Halo 5. Jak sama nazwa wskazuje, jest to siódma część serii Halo. Albo ósma, jeśli doliczymy Halo Wars. Albo dziesiąta, jeśli dodamy też te dwuanalogowe strzelanki z widokiem z góry. No, ale to piąta część pierwszoosobowych przygód Master Chiefa. Dla jednych tej głupiej serii o kolesiach skaczących jak baloniki i strzelających kolorowymi kulkami do śmiesznych ufoków. Dla innych świetnej, epickiej, militarno-fantastycznej opowieści o ratowaniu wszechświata. I co z tego wyszło? Jaki jest Halo 5? Cóż, powiem to w skrócie. Halo 5 to nowe Halo 2. Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli, ale najpierw odbiorę ten telefon. Halo? 5. Blue team. Fallout. They're gonna hate us. I tire up this doctor. Chief, what's wrong? She's on Meridian. Who? Fire team Osiris. The light is green. She called me to her. You came scampering. After all I have done, they'll order you to kill us both. I have a job to do. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry Halo 5 Guardians, wydanej jedynie na konsolę Xbox One. Oto ciąg dalszy serialu argentyńskiego o perypetiach znanego żołnierza Johnio 117 Spartano oraz jego utraconej ukochanej zwanej Cortana Alvarez oraz ich trudnej przyjaźni z przybyszem z dalekich stron, arbiteriuszem Tel Vadamushem, czarnoskórym Lokerio oraz kapitanem Malem Reynoldsem ze statku Serenity klasy Firefly? Shiny! Nie no, ale poważnie, zrobił się z tego niezły tasiemiec, a każda kolejna część znowu wyciska z tego zaoranego między Gwiezdnymi Wojnami uniwersum następną okazję do uratowania wszechświata przed jeszcze jedną tajemniczą mocą powiązaną jakoś z dawno zaginioną rasą prekursorów, którzy pozostawili po sobie wyjątkowo agresywną formę starożytnych ruin. Wiecie, coś jakby piramidy z głowicami nuklearnymi w środku. Tym razem nasz mistrzowski szef nie będzie sam, bo gra została narracyjnie zbudowana tak, aby dopasować się do pomysłu czteroosobowego trybu kooperacji, więc John 117 biega wszędzie w asyście trójki innych Spartan. Ale nie tylko nim będziemy grali, bo sporą część gry spędzimy też z inną czwórką Spartan. Drużyną Osiris z gościem znanym jako Locke na czele i protagonistą Halo ODST u boku, Buckiem, z twarzą i głosem wspomnianego już Nathana Filona. Kampania reklamowa Halo 5 dość mocno akcentowała konflikt między tymi dwiema drużynami oraz ich dowódcami, Master Chiefem i Lokiem. A w sumie niewiele z niego wynika, poza uzasadnieniem czemu biegają jedni za drugimi i czemu gramy różnymi postaciami. Coś mi to przypomina. A tak, pamiętacie arbitra z Halo 2? Ale na tym podobieństwa się nie kończą. Przede wszystkim Halo 4, 5 i 6 mają być drugą trylogią Halo i tworzyć razem całość tak jak Halo 1, 2 oraz 3. I niestety Halo 5 tak samo jak dwójka cierpi na syndrom środkowego ogniwa trylogii. O ile Halo 4 opowiadało jakoś tam zamkniętą historię, wprowadzało nowe elementy takie jak chociażby Prometeanie, tak tutaj mamy kontynuację pewnych wątków z czwórki i cóż, brak jakiegokolwiek sensownego zakończenia. Cliffhanger taki jak w Halo 2. No halo. Ja rozumiem, że historia musi trwać, ale mogliby tu wsadzić jakiś zamknięty wątek, który się domyka na koniec piątki. Tu co prawda wyjaśnia się jakaś tam tajemnica, ale w kwestii odpowiadania na pytanie, co nasi bohaterowie z tym zrobią, dostajemy tylko zobaczymy w części szóstej. Co nie znaczy, że sama opowieść nie jest jakoś tam ciekawa i zmierza donikąd. Pod pewnymi względami jest ciekawsza niż okrutnie sztampowe pod tym względem Halo 4. Jest bardzo dużo fajnych lokacji, powracają liczni bohaterowie znani z poprzednich odsłon i ogólnie miłośnicy uniwersum raczej nie powinni narzekać. No, mogą jeszcze narzekać, że krótko. Bo ja na normalu skończyłem Halo 5 w 7 godzin, ale w sumie kampanie Halo nigdy nie były specjalnie długie, a jak już były, to używały okrutnego kopiuj-wklej, jak pierwsze Halo. To ja już wolę krócej i mniej monotonnie. Dla tych, co chcą dłużej, są wysokie poziomy trudności. Przyjrzyjmy się rozgrywce, bo tu się wydarzyło kilka ciekawych rzeczy. Miałem początkowo obawy, że nam się Halo z Call of Duty, bo jakieś przedpremierowe pokazy prezentowały bieg po walących się mostach sugerujący skrypty, a sama gra dostała możliwość podnoszenia niektórych spluw do oczu lub przynajmniej lekkiego przyzumowania dla absolutnie każdego oręża. Ale na szczęście to jest nadal Halo pełną gębą i czuć to w każdej sekundzie rozgrywki. Unoszenie spluw do oczu głównie służy nie tyle faktycznemu celowaniu, co zawieszaniu postaci w locie.
Tak, nasi bohaterowie mogą przez chwilę lewitować i prowadzić ostrzał z góry. Do tego doszedł jeszcze sprint, który pozwala wykonywać odrzutowe szarże, jeśli tylko odpowiednio się rozpędzimy. Odrzuty na plecach pozwalają też na robienie nagłych, odrzutowych uników, co pozwala szybko chować się przed zagrożeniem albo zmieniać kierunek skoku w locie. W multiplayerze przydaje się bardziej niż w singlu, ale ogólnie działa fajnie. Można też wyskoczyć z jakiejś krawędzi, a potem zawisnąć, naładować tak zwane dupnięcie z powietrza, przycelować i spaść na wrogów niczym morderczy człowiek pięść. No i nareszcie nasz protagonista może się wspinać, kiedy doskoczy do jakiejś krawędzi. Trochę w stylu Crysisa. W ogóle to zabawne, że zarówno Halo, jak i Call of Duty przybliżają się pod pewnymi względami do stareńkiego już Crysisa w kwestii motoryki postaci. Ale tu działa to świetnie przez większość czasu, a momentami jest wręcz genialne. Bo lokacje zostały zaprojektowane o wiele bardziej wertykalnie, z licznymi platformami, słupami i innymi wielopoziomowymi konstrukcjami. I kiedy nasz bohater przemyka po kładkach, przeskakuje gdzieś pod sufitem po gzymsie, aby potem spaść na wrogów niczym reksio na szynkę, to czuć, że twórcy z 343 Industries wiedzieli, co robią. Nadal czuć w tym Halo, ale jest ono szybsze i bardziej dynamiczne. Wciąż łokieć zagłady jest w użyciu, ale teraz ten łokieć ma doczepione odrzuty. Jest przez to łokciem Sądu Ostatecznego, Ragnaroku, Armagedonu i nagłego wezwania z Urzędu Skarbowego. Aby komfortowo dało się grać w tak dynamiczne Halo 5, twórcy uznali, że gra musi chodzić w 60 klatkach na sekundę. Sensowne założenie i szalenie ambitne, jeśli celuje się w 1080p. Z grubsza się udało, ale w sumie to się nie udało. Cóż, to skomplikowane, bo Halo 5 od technicznej strony jest dość interesującym stworzeniem. Otóż gra chodzi w 60 klatkach, docelowo także w Full HD, ale w zależności od potrzeb, skomplikowania wyświetlanych scen, w locie i względnie niezauważalnie zmienia rozdzielczość renderowanego obrazu. W jednym momencie mamy na ekranie obraz ostry jak żyleta, a chwilę później ząbkowanymi krawędziami obiektów można by ścinać drzewa. Sztuczek jest tu więcej, na przykład oddalone od gracza postacie animują się w 30 klatkach na sekundę. Ale prawdę mówiąc, jeśli się o tym nie wie i nie próbuje tego zobaczyć, to naprawdę trudno to zauważyć, a płynność całości rozgrywki faktycznie jest zachowana. Ciekawy eksperyment i chyba całkiem udany. Oczywiście wizualnie puryści na widok tego, co tu się dzieje, będą wymiotować jak koty po zjedzeniu trawnika, ale przecież i tak żaden wizualny purysta nie kupiłby konsoli do grania. Niemniej jedna ofiara tego wyciskania maksimum z Xboxa jest bardzo namacalna. Oto pierwsza odsłona serii Halo, która nie umożliwia grania w kilka osób na jednej konsoli, na podzielonym ekranie. Kooperacyjna kampania rozgrywana może być jedynie po sieci. Słabo Bungie, to znaczy 343. Tu się nie popisaliście. Multiplayer. Multiplayer to jednak najważniejsza część każdego Halo i ten element, który zawsze robił wrażenie. I piąta odsłona ponownie błyszczy w tej materii. Tym razem podzielono go na dwa elementy. Z jednej strony mamy arenę, na której walczy się pieszo, w dość ciasnych mapach do 8 graczy. Mamy tu deathmatche drużynowe i każdy na każdego, kradzieże flag, walkę z pistoletami bez tarcz, w której ginie się od jednego trafienia w głowę, wprowadzone pierwszy raz w serii Halo pojedynki drużyn z kradzieżą flag, w których nie można się odradzać i tak dalej. Z drugiej strony jest Warzone, w którym 24 graczy, podzielonych na dwie drużyny, walczy z użyciem pojazdów o kontrolę nad lokacjami na dużej, otwartej mapie, próbuje zniszczyć generator przeciwnika lub w jednym z podtrybów wygrać, zdobywając punkty pozyskiwane za zabijanie pojawiających się tu i ówdzie bossów sterowanych przez sztuczną inteligencję. Ciekawy dodatek do formuły przypomina mi trochę losowe eventy z Destiny, ale wstawione do rozgrywki rywalizacyjnej. I całość działa świetnie. Nowa motoryka postaci mocno zmienia rozgrywkę arenową, czyniąc ją szybszą, zmieniając obecne taktyki i ogólnie sprawiając, że to, co tu się dzieje, trochę przypominało mi granie w stare Unreal turnamenty. Ciekawie rozwiązano też kwestię rozwijania postaci. Zdobywanie kolejnych poziomów głównie daje nam ulepszenia wizualne, a uzbrojenie i pojazdy dostajemy w paczkach kart. Ogólnie, grając, zbieramy punkty. Za punkty kupujemy sobie paczkę z kartami, a w niej znajdujemy losowy sprzęt. Potem w trybie Warzone, kiedy nabijemy nieco energii swoimi działaniami, możemy ją wydać na przywołanie do gry jakiejś specjalnej broni albo pojazdu, zużywając jedną z kart. Niby mamy tu jakieś haniebne mikrotransakcje, które pozwalają kupić paczki kart za prawdziwe pieniądze, ale to rozwiązanie dla naprawdę leniwych ludzi, bo gra szczodrze obdarowuje nas punktami, za które możemy kupić to samo. I rozwiązanie działa nawet fajnie, gramy sobie w arenę, aby pozyskać karty, które potem przydadzą się głównie w trybie Warzone. No i nie ma już wyścigów, kto pierwszy dobiegnie do zaparkowanych pojazdów.
pojazd przywołujemy dla siebie i będziemy go mieć tylko dla siebie. No, chyba że nas ktoś z niego wywlecze i ukradnie naszą brykę. Widziałem twojego gamertaga, złodzieju. Po nagraniu tej recenzji dzwonię na policję. Ogólnie multiplayer jest tu świetny. Nie ma takich problemów technicznych, jakie miało jakiś czas temu Halo The Master Chief Collection. Nadal czuć w tym Halo, ale pewne zmiany wprowadzają odrobinę świeżości, przez co nie ma też wrażenia grania siódmy raz w to samo. Jedyne, co mi nie działało, to tryb teatru, czyli możliwość odtwarzania powtórek z rozegranych wcześniej meczów. Z jakiegoś powodu żadna powtórka nie chciała się załadować. W sieci znalazłem też innych graczy narzekających na ten problem, więc zakładam, że zostanie to załatwione jakąś łatką. Podobnie jak brak znanego od Halo 3 trybu Forge, pozwalającego na tworzenie własnych map i edycji zasad gry, ale ten ma się pojawić bodajże w grudniu. Na koniec powinienem jeszcze wspomnieć o pełnej polskiej wersji językowej. Drużyna Ozyrys. Możemy zaczynać. Która nie wydaje się tak zła jak lokalizacja Halo 4, ale nadal nie byłem w stanie powstrzymać się od przełączenia języka konsoli na angielski po godzinie grania. Buck, Tanaka, ochraniać. Wyraźnie słychać, że aktorzy nie wiedzą, co czytają, wszędzie obecne są bezpieczne bezokoliczniki i... No ogólnie cieszę się, że można zmienić język w konsoli. I oto całe Halo 5 Guardians. Odsłona raczej udana, ze świetnym trybem sieciowym, ciekawymi pomysłami na odświeżenie mechaniki rozgrywki i nieco bolesnym syndromem środkowej części trylogii oraz brakiem split screenu. Dla fanów uniwersum zdecydowanie do polecenia. Dla niechętnych serii? Cóż, nie ma sensu namawiać nikogo do strzelania kolorowymi kulkami. Ja bawiłem się naprawdę dobrze. Udanego ratowania wszechświata przed kolejnym migotliwym złem zrodzonym w czeluściach kosmosu. Game on! A cóż to za słowiański przykuc? Nie wolno, nie jesteś Słowianinem, zaprzestań! Twardy zawodnik, nie przeszkadzać mi tu. Mocno trzyma się na nogach. Mówiłem nie przeszkadzać, dziady! No, wreszcie zrozumiał swój błąd.